Gościem Akademickiego Radia Fenix dziś Phoenix na horyzoncie profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panie profesorze, na czym będą polegały zmiany w, i założenia w ustawie 2.0? To już jest temat rzeka. Wydaje się, że może ulecimy na przykład sposób wyboru władz uczelni na ten temat się wiele mówi, tutaj mogą być takie propozycje, że wybory rektora, czy władz uczelni mogą się nieco zmienić, tutaj może być większy udział, powiedzmy, czynnika społecznego, że nie tylko samo środowisko akademickie, ale także osoby jakby zaproszone przez środowisko akademickie będą mogły na przykład mieć jakiś wpływ na wybór władz rektorskich, a potem także na jakby nadzór nad, płacami, nad pracami. Nadzór tudzież, no, nadzór taki Doradczy bardziej, nie jakiś nadzór restrykcyjny, ale no w takiej formie jak właśnie Rady Powiernicze czy Rady Nadzorcze. Chcielibyśmy trochę uporządkować jakby kategorię uczelni, bo chcielibyśmy, aby co już po części się stało w wyniku niewielkiej korekty algorytmu naliczania tej dotacji podstawowej. Wydaje się, że już w tym roku będzie miało miejsce to, że uczelnie będą zdeterminowane, aby Walczyć o studentów jakby za wszelką cenę i do ostatniej chwili, a więc, bo to także studentom specjalnie nie służyło, na pewno nie służyło jakości kształcenia. Mamy nadzieję, że ten jakby proces stawiania bardziej na jakość kształcenia będzie w się w najbliższych latach. Utrwalał. No, chcielibyśmy także ułatwiać czy, czy dawać instrumenty, które będą zachęcały uczelnie do szerszej niż do tej pory współpracy z przemysłem, z biznesem. To jest bardzo potrzebne, to jest taki element no, niezwykle ważny, jakby cywilizacyjny dla Polski. Dzisiaj byłem na sesji tutaj Sejmiku, która była poświęcona 80. rocznicy powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego. No, są pewne analogie. Dzisiaj stoimy przed wielką szansą rozwojową, a impulsem, czy takim no, podstawą tego rozwoju dzisiaj musi być myśl, innowacja, a więc właśnie współpraca nauki biznesu i to jest także jedno z bardzo ważnych zadań tych reform, które planujemy. Między innymi podział w Trzech typów uczelni? Tak, o tym się mówi. To zwłaszcza powiedzmy, no bardziej zróżnicowanie kompetencji czy też uprawnień, jeśli idzie o uczelnie zawodowe i uczelnie, do tej pory mówiło się akademickie, teraz zaczyna się utrwalać termin uczelnie, uczelnie badawcze. Tutaj chciałbym także uspokoić już może bardziej środowisko akademickie niż studentów, bo jest wiele niepokoju, sporo także nieporozumień. Tutaj w moim przekonaniu także nie będzie, nie będzie rewolucji. Z jednej strony bardzo ważna jest rola uniwersytetów regionalnych, takich choćby jak nasz tutaj Uniwersytet Rzeszowski. Natomiast chcielibyśmy może stworzyć trochę lepsze warunki dla działania uniwersytetów, pewnie kilku, które, czy szkół, mogły być także politechniki, byłyby lepiej przygotowane i miałyby lepsze warunki do konkurowania na rynku jakby globalnym. To jest takie zamierzenie i jedno z założeń także przygotowywanej ustawy. Ja chciałbym zapytać także o to, Reforma edukacji, która jest na poziomie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. A dlatego pytam, jak ją pan ocenia z tego powodu, że często ci, którzy kończą szkoły średnie, są później studentami uczelni i często poziom niektórych po prostu nie jest tak zadowalający, żeby ci studenci na przykład później zdołali mhm. dalej się kształcić. No rzeczywiście mamy w Polsce czy w jakiejś mierze w świecie także, no ale mówimy o Polsce, mamy w Polsce problem jakoś wykształcenia. Prawda? Dzisiaj system, zarówno świat, jak i system szkolnictwa wyższego jest otwarty, jest jakby z założenia inkluzywny, prawda, czyli właściwie każdy kto chce, każdy chętny może w tym systemie znaleźć swoje miejsce, natomiast no Powszechność, jakby w sposób naturalny musi się przełożyć także niestety na problem jakości kształcenia. Prawda? Jeżeli w jakiejś grupie znajdują się studenci czy uczniowie bardzo wybitni i poro słabsi, to natura życia jest taka, że poziom często obniża się właśnie do, tego, do tych słabszych, prawda? Więc trzeba pomyśleć w ten sposób, aby z jednej strony nikogo nie wykluczać, żeby kształcić się mogli wszyscy chętni, natomiast no, potrzebne są jakby ścieżki Takiego bardziej ekskluzywnego kształcenia dla najlepszych, i to nie tylko na studiach wyższych, my z tym mamy problem na studiach wyższych także, ale także na poziomie. Edukacji tej wcześniejszej w szkołach średnich, w szkołach podstawowych, czy no może mniej, w mniejszym stopniu, w tym nauczaniu wczesno, wczesnoszkolnym. I za wcześnie jeszcze jest, aby mówić o rezultatach tej reformy. Znowu na razie jest spore zamieszanie, jest niemało nieporozumień. Widać także w niektórych środowiskach, zwłaszcza tych politycznych, może troszkę brak dobrej woli, jeśli idzie o podejście do tej reformy, którzy kiedyś protestowali przeciwko utworzeniu. Gimnazjum dzisiaj ich bronią. No, można oczywiście przyjąć takie stanowisko, że przez lata gimnazja się jakby nauczyły funkcjonowania i, i mamy dzisiaj sieć całkiem niezłych gimnazjów, lepszych niż powiedzmy w czasie, kiedy one się tworzyły. To trochę pewnie tak jest. Znaczy dla mnie właściwie sama organizacja, czy to jest 8 plus 4, jestem bardziej przywiązany do tego modelu 8 plus 4 i, i nie ma argumentów, aby, aby na rzecz tego systemu tutaj argumentować. Natomiast w istocie że czy to jest sama ta organizacja, może nie jest istotą, jak, jak 12 lat podzielimy, czy na trzy, czy na dwie części. Prawda? Ważniejsze są programy, ważniejsze jest dobre przygotowanie nauczycieli, żeby nauczyciele mieli pasję. prawda, Ważne jest finansowanie tego systemu. Jeżeli państwo bierze odpowiedzialność, to powinno w sposób godziwy finansować, no, powinno być miejsce także dla prywatnych podmiotów. Na pewno rodzice powinni mieć tutaj większy, czy wręcz nawet decydujący głos, jeśli gdzie o, o wykształcenie swoich dzieci. A więc y, na razie reforma została już y, tak powiem uruchomiona. Wydaje się być mało racjonalnym, aby w tej chwili ją wstrzymywać. Prawda, jest ta dyskusja o referendum. Szkoda, że ten pomysł referendum nie pojawił się przynajmniej z pół roku temu, prawda, bo teraz jakby no, pociąg ruszył, a my y, zaczynamy debatować, czy on ma jechać, czy mamy go cofnąć z powrotem. Troszkę to jest takie nie, nieuporządkowane, no ale cóż, no, taka jest natura czasu, w którym żyjemy. Ja chciałabym jeszcze zapytać Dwie rzeczy. Jak widzi Pan swoją pracę po tych prawie 17 miesiącach, z perspektywy czasu, mhm. Gdy mhm. zaczynał Pan i teraz, gdy jest Pan sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego? Czas leci nieubłaganie. Powoli zbliża się połowa kadencji właściwie senatora, i połowa, jeżeli te terminy wyborcze będą dotrzymane, czy jeżeli nie będzie jakiejś rekonstrukcji rządu, prawda, bo tu wszystko w polityce jest możliwe. Zbliża się połowa tego planowanego czasu. No i jest to już okres taki, w którym można się pokusić o pewną refleksję. To, to takie bardziej już osobiste jest pytanie. Prawda? Ja lubiłem swoją funkcję rektora, dobrze się czułem i, i mam nadzieję, że, że tutaj no, jakiś ślad po mnie taki dom pozytywny na Uniwersytecie Rzeszowskim pozos pozostanie, pozostanie jako po rektorze, bo ja ciągle jestem profesorem i, i ciągle się identyfikuję z uniwersytetem jako z moim uniwersytetem. Natomiast praca w ministerstwie jest jakimś epizodem no, kilkuletnim. Już w tej chwili prawie półtory roku, pewnie jeszcze chwilę będzie. No, jest to epizod interesujący, prawda? W bardzo ciekawym czasie też, właśnie reformy, a więc powiedział, tej nowej pracy także jakoś się odnajduje i ta praca także daje sporo satysfakcji, natomiast, no, się trochę ciągnie do domu. Niewątpliwie mój dom jest tutaj w Rzeszowie. Jeszcze chciałbym zapytać, bo. To jest na pewno dla studentów, czy to Wydziału Prawa, czy Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Pańskie biuro przygotowało program stażów. Tak, dobrze, że pan o to pyta. W tej chwili jest ogłoszona informacja. Zbieramy zgłoszenia, zapraszamy do przedstawiania takich zgłoszeń do, do studentów. Jesteśmy zainteresowani współpracą, jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi ludźmi. Takie otarcie się o biuro senatorskie, spotkanie z parlamentarzystami czy z innymi osobami, na pewno otwiera, czy może otwierać horyzonty, może inspirować do jakichś własnych aktywności. No, w zależności od tego, ile osób się zgłosi, będziemy starali się no, jakoś tak to zorganizować, żeby, żeby no, tą potencjalną aktywność młodych ludzi w jakiejś mierze zagospodarować, a do tego jest wiele różnych możliwości. Organizujemy, czy współorganizujemy spotkania, prawda, debaty, jak choćby Senat w XXI wieku, tutaj gościło już kilku senatorów, Mogę już właściwie zapowiedzieć, że nic się nie, nie wydarzy. 22 maja będziemy gościli pana marszałka Marka Borowskiego, senatora niezależnego. Do tej pory byli senatorowie z pis ale senat, w Senacie są także senatorowie z innych środowisk politycznych, a więc będziemy mieli tutaj okazję na uniwersytecie gościć bardzo doświadczonego, znanego polityka. Zapraszam już dzisiaj na to spotkanie. No i zapraszam do współpracy z biurem senatorskim. My dziękujemy za rozmowę. Cieszymy się też, że ta informacja została tutaj przekazana w Radiu Fenix. Dziękujemy panie to profesorze. Po raz pierwszy, tak. tak. Mhm. Dziękujemy panie profesorze za rozmowę. Gościem Akademickiego Radia Fenix był profesor Aleksander Bobko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.